Powieść, nad którą teraz pracuję, to Galeri. Galeri. W zasadzie Lajosa Grendela, jest to prozaik węgierski mieszkający, który mieszkał na Słowacji, bo już nie żyje. Od 2 lat umarł w grudniu 2018 roku. Tłumaczę tę książkę z wielu powodów, ale chyba najważniejsze to jest dane słowo. Dałem słowo Lajoszowi podczas naszego ostatniego spotkania latem 2018 roku w Budapeszcie. Przez przypadek się spotkaliśmy. Poszliśmy wypić trochę wina. Słowa do słowa. W pewnym momencie tych słów zabrakło, już nie wiedziałem co powiedzieć i palnąłem, że przetłumaczę 4. jego książkę na język polski i również palnąłem, że to będzie powieść Galeri, czyli szajka po polsku. Potem o sprawie zapomniałem, ale w grudniu przyszła smutna wiadomość z Bratysławy, że Lajosz zmarł. Kilka dni po jego śmierci trafiłem w internecie na wywiad z nim. To wywiad, którego udzielił przed śmiercią, redaktorom węgierskiego portalu literackiego litera.hu. I w tym wywiadzie długim, obszernym wspomniał, na szczęście nie wymieniając nic imienia i nazwiska, ale jednoznacznie sugerując, że jest taki w Polsce chłopak, nazwał mnie młodym chłopcem, który obiecał mu, że przetłumaczy 4. już powieść, czy prozę, bo jedna z tych książek to zbiór opowiada, na język polski. Przeczytałem to, z jednej strony ucieszyłem się, że pamiętał o tej naszej rozmowie, z drugiej strony poczułem się zobowiązany. Trzeba tę książkę przetłumaczyć. Pomyślałem, żeby dotrzymać słowa i mieć chody u Lajosza, który gdzieś tam już sobie schmurki na spacer. No więc udało się znaleźć wydawcę, jakieś dofinansowanie i teraz nad powieścią szajka pracuję. Więcej na jej temat opowiem w podcaście.